2008 roku archiwum Polskiego Radia, które jest przebogate. To jest nasze dziedzictwo również kulturowe. Było niemal puste. Stanisława Filipowicza relacje nagrał Antoni Szybis i tak naprawdę to była jedna opowieść świadka. Ale od tamtego czasu ja myślę, że przede wszystkim bardzo poruszyli się wnukowie Wołyniaków. Jest wiele stron w internecie. Ci wnukowie spisują relacje wnuków. Zaczęło się oczywiście wszystko od państwa Siemaszków. Dwie rzeczy. Pierwsza, dzięki pani Ani, bo to pani Ania jest dobrym duchem tej książki i jedną z pomysłodawczyń tego kształtu, który ta książka ostatecznie przybrała. Dzięki pani Ani miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniach z panią Ewą Siemaszko, czasem jeszcze głęboką nocą tutaj w Polskim Radio. I efektem takich spotkań i łączności z słuchaczami są kolejne relacje. Ludzie zaczynają nam takie rzeczy przysyłać. Mam kolejne deklaracje dziennikarzy z rozgłośni radiowych Polskiego Radia z wielu miast z Polski, którzy chcą udostępnić swoje nagrania, nigdy wcześniej niewykorzystywane. Ale jeśli chodzi o te materiały, trzeba powiedzieć, że spora część ludzi nie chce o tym mówić. Do tej pory nie chce o tym mówić. Kiedy przygotowywałam album, dowiedziałam się, że ojciec jednej z naszych realizatorek dźwięku pochodził z Sarn, więc widział te pożary wokół Sarn, torfowisk, bo tam były torfowiska, te torfowiska podpalano. Niemcy kryli się w Sarnach i wtedy rzeczywiście już dawali Polakom broń, bo bali się, no to po prostu Sarny stały się taką twierdzą obronną. I ten pan powiedział, że nie, że on nie udzieli wywiadu i w ogóle nie wierzy, żeby ta płyta kiedykolwiek się ukazała. A ja wracam jeszcze, przepraszam, do Bandery. Nie słyszałam. Wiem, jaki Niemcy mają stosunek do Hitlera. A jednak pomniki Bandery od czasu do czasu są próby wznoszenia tych pomników. Więc myślę, że tutaj trzeba uporządkować historię. To rzeczywiście wreszcie trzeba stworzyć, wreszcie trzeba doprowadzić do takich spotkań, jakie w latach 60. odbyło się i trwało przez wiele lat pomiędzy historykami polskimi i historykami niemieckimi. Ale myślę, że to jest jeszcze głęboka potrzeba pojednania czy rozpoznania tego po naszej stronie. Tutaj wewnętrznie między Polakami, bo uczestniczyłem ostatnio w kilku z takich spotkaniach, w których opowiadali o swoich czasem cudownych ocaleniach Wołyniacy. Na sali siedzieli parlamentarzyści polscy, na sali siedzieli politycy. I chowali głowy. Na początku chowali głowy, ale zaświadczam. Byłem ostatnio na takim spotkaniu, gdzie osoba zajmująca się polityką wstała, szurnęła nogą i powiedziała: przepraszam, ja naprawdę nie wiedziałem. Więc naprawdę to jest wiedza, o którą nie o zemstę, nie o nienawiść, o uszanowanie grobów, to taka Antygona po prostu zbiorowa, chodzi Wołyniakom, o nic innego. Szanowni Państwo, i w tym momencie musimy kończyć naszą rozmowa. Anna Lisiecka, reportażystka, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia oraz Maciej Marchewicz, wydawca książki Wołyń bez komentarza, byli gośćmi Polskiego Radia 24. Bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. A reportaż Kainowa zbrodnia Anny Lisieckiej w realizacji akustycznej Barbary Okoń-Makowskiej na antenie Polskiego Radia 24 tuż po informacjach dnia w skrócie. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@PolskieRadio24.pl. Odwiedź PolskieRadio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Polskie Radio.
Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucjan Olszówka, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Głośnym echem w brytyjskich mediach odbiło się skazanie na 10 lat więzienia kierowcy, który zabił w sierpniu kobietę i trójkę dzieci, koncentrując uwagę na smartfonie zamiast na drodze. Pochodzący z Polski kierowca ciężarówki nie wyhamował i wjechał w pojazdy stojące w korku na autostradzie. Z Londynu więcej na ten temat Grzegorz Drymer. Wideokamera w kabinie kierowcy zarejestrowała, że 30-letni Tomasz K. przez prawie kilometr ledwie zerkał na drogę, zatopiony w układaniu listy piosenek na swoim smartfonie. Jechał przy tym z prędkością ponad 80 km na godzinę. Sekundę przed kolizją kamera uchwyciła malujące się na jego twarzy przerażenie. Wjeżdżając w sznur samochodów, Tomasz K. zabił na miejscu 45-letnią kobietę i jej dwóch synów w wieku 13 i 11 lat oraz również 11-letnią córkę jej partnera. Wypadek przeżyli partner i jego 13-letni syn, jadący drugim samochodem, w który również uderzył Tomasz K. Jego tir przewrócił ponadto na dach trzecią w kolejce Mazdę i poranił dwie osoby w kolejnym aucie. Podczas rozprawy wyszło na jaw, że zaledwie godzinę przed wypadkiem, wyruszając na trasę, Tomasz K. podpisał zobowiązanie, że podczas jazdy nie będzie się nigdy posługiwał komórką. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Prawie 12 milionów podrobionych euro w banknotach znaleziono podczas akcji prokuratury i policji na dnie zbiornika retencyjnego w rejonie Płowdiwu w środkowej Bułgarii. Pieniądze są częścią większej sumy, która miała być sprzedana i rozprowadzona w Europie Zachodniej. Służby specjalne śledziły fałszerzy i w domu jednego z trzech zatrzymanych członków gangu odkryto i skonfiskowano jeszcze 2 miliony. Według policji sfałszowane pieniądze sprzedaje się za około 20-30% ich nominału. Gotowe podrobione pieniądze były bardzo wysokiej jakości. Przenosimy się do Polski. Przez tydzień otwarte będą podziemia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. To jedyna okazja w roku do zwiedzenia tego miejsca. Więcej Grażyna Ślęsak-Wójcik. Od pierwszej połowy XIX wieku chowani są tam biskupi ordynariusze, niektórzy biskupi pomocniczy oraz zasłużeni księża pracujący w diecezji sandomierskiej, poinformował ksiądz Tomasz Lis, rzecznik kurii diecezjalnej w Sandomierzu. W kaplicy urządzonej w podziemiach znajduje się ołtarz, a za nim portrety hierarchów, między innymi sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, biskupa Jana Kalnego Lorka. Warto dodać, że najstarszy pochówek z biskupów to pochówek i grobowiec biskupa Adama Prospera Burzyńskiego. W podziemiach znajduje się także grób jezuity Bazylego Korbuta, który zmarł w opinii świętości w 1772 roku. Historia nekropolii katedralnej jest jednak znacznie starsza i sięga XIII wieku, kiedy to Sandomierz i jego mieszkańcy byli nękani przez Tatarów. Otwarcie krypt jest związane z oktawą wszystkich świętych. Do 8 listopada można je zwiedzać w godzinach od 9 do 17.30. Z Sandomierza Grażyna Ślęsak-Wójcik, Radio Kielce. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Musi w daleki wyri lecili, trochę spoczyli, ranком chodzili. Fragment z powieści Oksana Włodzimierza Odojewskiego czyta Krzysztof Gosztyła. Pierwszy raz dotknęła tego, co nawet słowem nie zostało przez tych kilka dni dotychczas głośno wypowiedziane i nazwane, że ona jest Ukrainką, a on jest Polakiem. Czy to możliwe, aby była aż taka nienawiść? Zapytała po chwili z jakąś raptownie zachłanną dociekliwością, której nie mogła ani pewnie nie chciała ukryć. Ale gdy nie odzywał się, pytania nie ponowiła. Po jakimś czasie jednak odezwał się, bo wydawało mu się, że ona wciąż na to czeka. Była straszna nienawiść, w każdym razie z waszej strony, ale potem i z naszej. Czy ja wiem? Czyja większa? Jezu Boże, Synu Maryi.
pół roku miałam. No, mieszkałam w miejscowości Churby. Duża wioska, duża ziemiańska wieś. To pamiętam. Z swojego dzieciństwa pamiętam sąsiadów. Nasz piękny dom, po którym się chodziło po ogromnych kamiennych schodach. Pamiętam brata najstarszego. Miał na imię Marcel. Siostrę Leokadię, która żyje na szczęście i mieszka w Czemnicy. Pamiętam młodszą siostrę Stasię, która w odróżnieniu od nas była blondynką z ogromnymi niebieskimi oczami. My mamy chyba urody po mamusi. Irena Gajowczyk, sierota wołyńska. Był wieczór, piękny wieczór, bardzo ciepło. Mamusia nas wszystkich pokąpała w tradycyjnej drewnianej bali i usadzała na tapczaniku, obcinała nam grzybeczki. I bardzo prosiłyśmy z siostrą, żeby tam przymierzała skarpetki białe, bo była statusiem w Mizoczu i kupiła nam skarpetki, które miały jakieś tam kolorowe kwiatuszki na ściągaczach, no ale mamusia nam tylko przymierzyła i to miało być na jutro, bo miało być duże święto. A ludzie wschodu bardzo przestrzegali zasad świąto. Ja pamiętam, że w rodzinnym domu myśmy musiały wszystkie wieczorem, te, które dzieci już rozmawiały i chodziły, klękać i głośno mówić pacierz. To zapamiętam. A w jednym z pokoi mieszkała ciocia Franciszka Warnawska, która później się musiała nami zaopiekować. To była młodsza siostra ojca, bo wujek był to światły człowiek. Ciągle przestrzegał ojca, żeby wywiózł dzieci do Mizocza, czy do Równego, czy do Dubna, bo jest niebezpiecznie, bo więcej się znał na polityce, jak ojciec, który był zajęty rolą. No ale tatuś tak bardzo ufał, zwłaszcza do tego Iwana, którego ja znałam osobiście. Iwan to u nas wiecznie był takim robotnikiem. Pomagał ojcu, byli biedni, ja nie znałam jego rodziny. Pomagał ciągle u nas na roli. Tatuś na zimę zawsze mu dawał świnie, dawał mu tam zboże. I on od rana do wieczora, na niego mówił długi Iwan. On kopał studnie, potrafił wykopać studnie. I on przychodził ciągle do tatusia i mówi: Janek, jak... A już było głośno, były takie już przypadłości w innych miejscowościach. Janek, jak coś będzie, to ja ci powiem. W tym czasie gdzieś się ludzie już chowali. Jak już cieplej się zrobiło, to tatuś też nas do lasku odprowadzał, bo mieliśmy swój własny las. Gdzie ja pamiętam, jako dziecko zbierałyśmy i przelaszczki, i kwiatki różne, i grzyby, jak trzeba było, jagody. I do tego lasu tatuś nas wysłał z mamusią. Na noc, to już nie jedną noc tak nocowaliśmy, bo coś się już zaczęło dziać. I pewnego razu, może to był kwiecień, ktoś namówił tatusia, żeby tatuś nas odwiózł do tego Mizocza, czy gdzieś do miasta dalej. I tatuś nas wiózł, całą piątkę nas wiózł. I miał wrócić z Marcelem, z najstarszym bratem, do domu, ponieważ, wiadomo, zwierzęta, tam się, świnia się miała oprosić, jak to słyszę później od cioci, tam krowy trzeba było przecież wydoić, bo te panie, które czasami tam pomagały, to wszystko już pouciekało. I tatuś nas wiózł, takim pamiętam, wyplatanym, pięknym, dużym wozem do Mizocza. Ale tam były ogromne lasy u nas naokoło wszędzie i przez las przejechaliśmy, tak przez jeden las i... Jak miejscowość się nazywała, nie wiem, zepsuło się koło. I tatuś nas zostawił u zaprzyjaźnionego Ukraińca. I wiem, że się nazywał Witruk. Pamiętam, że się nazywał Witruk. I myśmy tam z mamusią jako dzieci były, a tatuś wrócił z Marcelem, z tym zepsutym wozem, żeby go tam nareperować. I miał dojechać i nas do celu dowieźć. Ale zrobiła się piękna wiosna. Pamiętam, że jak przychodzili jacyś ludzie do tych państwa, to mamusia nas zamykała w dużym pokoju. To byli też bardzo bogaci ludzie. Bo mamusia też została u tego Ukraińca. Tak, tak. Roczne dziecko był ten Tadzio przecież. Jeszcze mamusia go piersią karmiła. I mamusia nam się kazała chować. A mamusia zostawała z tą panią, ponieważ umiała po ukraińsku mówić swobodnie, tak jak oni po polsku. Mieszały się rodziny. I po kilku dniach tatuś przyjechał i nas zabrał do domu. Ponieważ nic się nie dzieje, to taka jakaś chyba plotka. To był w kwietniu, na pewno w kwietniu, bo było już bardzo ciepło. No w maju coraz więcej dzieci, tam coś słyszałyśmy, że tam zamordowali kogoś. I wujek ciągle, wujek właśnie, mój wujciu kochany Aleksander Warnawski, ostrzegał ojca: Janek, wywieź dzieci i Marysię do Równego, gdzieś do miasta. Tam większe przecież było bezpieczeństwo, bo przecież tam Niemcy już byli. W tym dniu krytycznym u nas nocowała pani, była wdową, bo jej mąż pracował w tartaku, czy gdzie zginął wcześniej. I ona miała kilkoro dzieci. I jak mamusia nas pomyła, pokąpała, siedziałyśmy na tym tapczaniku, obcinała nam grzyweczki. A brat gdzieś tam na podwórku pewnie jeszcze biegał.
A mamusia właśnie mówi do siostry: Lodziu, wyjdź na podwórko, zobacz, bo takie jakieś huki słychać, jakby wystrzały czy coś. Ale gdzie? Siostra mówi: Mamusiu, to na pewno pani Sienkowska rozkłada siedniki czy tam koce dla dzieci. Tych dzieci miała sporo. Ale w pewnym momencie siostra wyszła. Jak siostra wyszła, to już się paliła cała wieś. W następnym obejściu się palił, i myśmy były w koszuleczkach, na szyleczkach. Ja, Lodzia i Stasia. Mamusia chwyciła tego małego braciszka Tadzia na ręce i tatuś rzucił na mamusię takie palto, wiem, że miał kołnierz z lisa. I my z tym uciekliśmy z mieszkania. I ta pani z tymi dziećmi, która tam była, i przez nasz ogród warzywny, takie było trochę ostre ściernisko po ściętej koniczynie i tak drapało nas w stopy. I biegliśmy do tego lasu. Może już przeszłyśmy 150 metrów od domu, może nie. A zboże było tak jak w tej chwili. I dwóch mężczyzn wyłoniło się z tego zboża. I tylko krzyknęli: chłopcy, siuda. To znaczy: chłopcy, chodźcie tu. I mamusia krzyknęła: dzieci, uciekajcie, banderowcy. A Marcel niósł Stasię na barana tak zwanego, bo nóżki, kuła sobie te nóżki. Gdzieś wszystko zniknęło. Oni dopadli do mamusi. Nie wiem, co zaczęli robić. Mamusia strasznie krzyczała. Szaro było. Ale widziałam, jak takim dużym nożem mamusia leżała. Odcinał mamusi piersi. Na mnie mówili w domu: Rysia. Rysiu, uciekaj, Rysiu, uciekaj. Ale nie uciekałam nigdzie, bo się bałam. Ja tak się puszczam twarzą do ziemi, tak się podkuliłam nogi, tak leżałam. Chyba nie oddychałam. Mamusia strasznie jęczała, krzyczała. Podcięli później mamusi gardło. Ale żyła. Nie wiem, co się później stało. Mamusia strasznie jęczała, prosiłam, żebym wody jej podała. Ale ja chyba zasnęłam. Nie wiem, co się działo. Nic nie pamiętam już później, tylko ten krzyk, ten jęk był cały czas. Ale nie jednej osoby. Dużo ludzi jęczało. Ale mam tak sparaliżowana strachem, że się nie ruszałam. Nie ruszałam się i chyba mnie to uratowało. Ale taki trzask drzewa, taki jakiś swąd i gorączka od płonących podniosą głowę, to wszystko się paliło. Wszystko, dosłownie wszystko. Wszystkie zwierzęta były wypuszczone. Stodoła, obora, dom, wszystko się paliło. Była jedna pochodnia. I już się zaczynało zajmować tak troszeczkę zboże. Niedaleko domu był ogród warzywny i zaraz zboże. Myśmy w tym zbożu troszkę się uratowali. Część ludzi. I jak zaczęło tak trzeszczeć, płonące te wszystkie, cały dom, boję się strasznie pożarów. Ja słyszę, ja w tej chwili słyszę, jak to trzeszczy. Widzę, że się wszystko pali, a mamusia wyjęczy, a to już jest szarówka, już mam do czerwiec. Rysiu, bodaj, widzi mnie jeszcze jest przytomna, daj mi wody. I ja poszłam do tego ogródka i taką urwałam, jak kapusta się zawija liść. I na tej kapuście było trochę wody, taka rosa. I ja to mamusi przyniosłam. Ale nie podałam, bo się bałam. Mamusia tak strasznie wyglądała. Zaczęłam strasznie płakać, uciekać. Mamusia strasznie wyglądała, była cała zalana krwią, wszystko z niej zdarte. I ten mały Tadzio leżał ku łoni, też żył jeszcze i jęczał. Tak troszeczkę dalej leżał taki pan Gruszowiec się nazywał. On uczył religii u nas, jakby teraz nazwać katecheta. I ja zacząłem w swojej naiwności dziecka, uciekam do swojej chrzestnej mamy, pani takiej Marii Telickiej, od nas może z 200-300 metrów mieszkała do niej, bo tam chodziłam do jej córeczki się bawić, a ona była matką moją chrzestną i była krawcową. I ja od niej miałam taką piękną gałgankową laleczkę. I tą laleczkę miałam położoną u nas w ogrodzie na deskach, które były na budowie domu. I ja to po tą lalkę poszłam. I z tą lalką poszłam do tej Telickiej. Oni mieli piękny, murowany dom, kryty blachą i ten dom nie był spalony. Nasz był stary dom, tylko murowane obory. A tam nikogo. Chciałam powiedzieć im, co się stało. Tam nikogo nie ma, więc ja przez ogrody, przez takie sady, gdzie bawiłyśmy się jako dzieci, poszłam do swojej przyjaciółki, takiej Stasi Materkowskiej, która do dzisiaj żyje i mieszka w Bojanowie Zarawiczym. I do niej poszłam, żeby jej powiedzieć, no co się dzieje, mamusia nie żyje, tatuś, byłam przekonana, że się spalił w tym domu, bo pamiętam, jak tatuś został w domu. Przychodzę, a tam na podwórku jest bardzo dużo koni.
bardzo dużo koni. Te konie są część pouwiązywanych, część tam przy korytach wody piją, a ja w tej naiwności dziecka wchodzę do tego mieszkania, a tam pełno mężczyzn, krzyczą, pijani. I zobaczyli mnie i krzyczą, mały Laszok, mały Laszok. Rozumiałam, co to znaczy. Wybiegłam z tego mieszkania i wbiegłam do ogródeczka, zaraz z tego mieszkania wybiegłam to na lewą stronę i tam taki ogródek był, ogromny krzak, albo jaśmin, już w tej chwili nie pamiętam. I ja schowałam się w ten krzak. Oni tam pochodzili, pokrzyczeli, poszczelali gdzieś, a ja bez oddechu tam siedziałam, ale tą lalkę ściskałam cały czas. Już południe pewnie było, bo było bardzo ciepło. Oni na te konie powsiadali, śpiewali, hurraj, tam krzyczeli, wyjechali, jak już wyjechali, ja jeszcze troszkę odsiedziałam. I dalej wychodzę, idę po tej wiosce szukać ludzi, kontaktu. I spotkałam taką panią, też nazywałaś tak jak ja, z młodości, taka Helena Ostaszewska, bo ja się z domu nazywam Ostaszewska. I opowiadam, co się stało. Ona była wdową, miała jednego synka. I ona, nie, płacze, Lisiu, mówię, ja cię zabiorę, nie martw się. Ja mówię, na pewno tatusia znajdziemy. Ja mówię, nie, tatuś spalił się, jak dom się spalił, nie zostało nic. Po jakimś czasie jakaś pani wyszła ze zboża, starsza pani, nie wiem, w tej chwili, jak ona się nazywała, chyba Krasicka, z moją siostrą. I one były nietknięte. Tylko Ukraińcy z siostry zdjęli kożuszek. Ta pani coś tam z domu, jak uciekając, zabrała coś, jakiś taki kożuszek wyszywany, ładny, dała na siostrę, bo jej zimno było w nocy, jak Roska tak spadła. I ten Ukrainiec zdjął z siostry ten kożuszek. Jeden z nich, siostra mi teraz opowiada całe życie, że mówi, co ona tak sterczy, daj jej nożem w plecy. Siostra mówi, że już chciała krzyknąć. Dziecko, 10 lat. Ale nie krzyknęła i dlatego żyje. No znalazła się siostra, znalazłam się ja. Już przyczepiłyśmy się tej cioci, zaczynają ludzie wychodzić z kryjówek, no wszędzie leżą trupy, my się dzieci boimy, bo masę ludzi leżało pomordowanych. Jak ktoś nie schował się, to był zamordowany. I zauważyły te cioci, tam już było trochę tych mieszkańców, że z lasu biegnie ktoś. Wszyscy w popłochu, no już następnie Ukraińcy. To był mój tatuś. No był zrozpaczony, podobno ja tego nie widziałam, ale podobno chciał się powiesić. I szkoda, że tego nie zrobił. Ja jako dziecko to mówię. Szkoda, że tak jak go zamęczyli to. A, jeszcze opowiadała sąsiadka, ta, która z siostrą to była, że Marcel, ten najstarszy brat, na kolanach błagał ich po imieniu, żeby go nie mordowali. Całował po nogach. Dziadia tam, kogoś mówił, to wujku. Więc jeden taki był dobroduszny i strzelił mu z tyłu w głowę. Zginął na miejscu. A ta siostra Stasia, którą miała, ona wyrwała jej część głowy. Ale ona żyła. I miała w drugiej stronie dziurkę i miała w brzuchu dwie dziurki, że jej jelitka wychodziła, ale była przytomna. Tatuś konie zawołał. Konie przyszły, bo konie wychodziły luzem. Ktoś tam wydoił jedną krowę. Trochę ludzi tam się odnajdywało i kilka furmanek rano wyjechało po tym nieszczęściu. A my koło południa jechaliśmy. Tatuś zabrał mnie, ach i Marcela pochował z mamusią w jednym grobie i Tadziu już nie żył. I tego pana Chruszowca, tego pana, który uczył religii. I pojechaliśmy do Mizocza. Stasia oczywiście położyliśmy w tych pierzynach, w dużych butelkach wodę. Jak idzie kto znalazł, jaką butelkę wodę wzięliśmy z tak zwanej rynny, którą później piłam w 1987 roku, bo ktoś pojechał tam, nie ma nic, a z rynny woda się leje. To było jakieś źródło z góry wypływały, tam zrobili takie koryto z drewna i taka rynna. I z tej rynny, jak ktoś chciał dobrej wody, to szedł sobie i przynosił. Ale wracając do tego nieszczęścia, Lodzia jechała, ja jechałam i ta Stasia i tatuś, i ta sąsiadka z dziećmi. I dojechaliśmy. Tatuś mówił, że to się nazywało Sokole, część tego lasu, tam bardzo dużo sokołów było. I mówi, dzieci, myśmy i płakały, bo mamusi nie ma, i nie zdawałyśmy sobie sprawy, co to tam naprawdę stało się. I takie skrzypienie tych kół też zawsze słyszę, po piasku jak jadą w lesie. Krowa jedna była przywiązana, powinni nas żywić. Reszta została. I raptem z lasu wyskoczył z krzaków ich miliony, wydawało mi się. I znowu chłopcy, siuda. Zaczęli wszyscy strzelać, ale mało broni mieli. Ale mieli wszyscy siekiery, wszyscy widły mieli. Wszyscy mieli jakieś potężne noże. W moich oczach dziecka to było tak ogromne, że jak oglądam filmy pana Wojtyskiego, to oni mają małe te szabelki. To w tym czasie mi się wydawało to wszystko ogromne. No i tatuś znowu krzyknął do nas, dzieci, uciekajcie, banderowcy.
Siostra zeskoczyła, ja zeskoczyłam. Stasia oczywiście dostała na wozie. I do dzisiaj, dopóki nie umrę, to nie będę myślała, że ona żyje. Ale bardzo tragiczny jej stan. No i tatuś już z wozu nie zeskoczył, bo go przestrzelili pewnie. Myśmy zaczęły uciekać, tych ludzi tam trochę było, zaczęli uciekać. Ja co podbiegnę, kawałeczek, Lodziu, poczekaj, Lodzia, gdzieś tam ze starszymi dziećmi. Ja za te krzaczki jakieś tam się przewracam. Ale co chwilę się oglądam, żeby nie za daleko od tatusia. Siostry już nie widzę i wróciłam. Już zgubiłam z oczu siostry i wróciłam bliżej wozu i tak strasznie krzyczałam, ale tak krzyczałam przeraźliwie. A ci Ukraińcy tam dopadli do tego wozu, bo oni najpierw szukali majątku i dokumentów. Ojciec zależący już nie miał nic, gdzieś jakiś jest pan Jan Ostaszewski. I jak ja tak się strasznie darłam, w tej koszuli nie poddartej tym wszystkim, to on mi tutaj nożem tak pewnie chciał w gardło. To już w tej chwili zabliźniło się, po 65 latach to już prawie nie widać. W okolicy Mostka. Tak, a to miało być pewnie tu, żebym mi krzyczała. Ale z tą lalką jestem. Jak się wściekł, zobaczył, że ja trzymam lalkę, jakby mnie tu uderzył, to ja nie wiem, czy otwaram te rączki, to przeszedł nożem na wylot. Dłoń, prawą dłoń z tą lalką. Ta szmatka mi wyszła aż tu. Później mam na jednym i drugim barku takie dźganie, rękę mam też przybitą. To taki jak młody człowiek, byłem tak nożem sobie... 6-letniej dziewczynce. Tak, 6,5. I na plecach, jak pani chce zobaczyć, ja pani pokażę. Później, jak już tak strasznie się darłam, i jego to tak strasznie pewnie denerwowało. Mnie złapał tak, przepraszam, że pokażę, jak kota tak mnie złapał za tą skórę i położył mi taki ogromny kopiec mrówek. I to, co trzymał w dłoni, to wykroił. Proszę zobaczyć. Straszny. Dopiero po iluś latach się dowiedziałam, że jest przebita opłucna i wszystko. I tak zostałam w tym mrowisku. Jak się ocknęłam, jak się obudziłam, strasznie mi się chciało pić. Nie wiem, myślę, że się obudziłam, ale to już był trzeci dzień. To widziałam głowy. Ja widziałam przedtem jeszcze, przepraszam, zanim mnie tam wrzucił w to mrowisko, jak Wasylkowski, tej pani, która z nami jechała, odrąbali na pięku głowy. Ja tak strasznie krzyczałam i że tatusia, no strasznie bili go najpierw rękami i tym kolbami, a tej Wasylkowskiej na pięku odrąbali głowy. Ta głowa tak się kulała. Ta głowa. Ja to widziałam. Żaden film, ja to widziałam. Jak się obudziłam, to się bardzo przestraszyłam tej głowy, bo ta głowa była cała mrówkami obklejona, chociaż ja też inaczej nie wyglądałam. Wszędzie byłam cała oblepiona krwią, igłami, sosen, mrówki. Ja nie miałam prawie warg, wszystko wygryzione. A ta lalka nie mogła mi wyjść, bo ta szmatka tam zaschła. Tak mi to strasznie bolało. Jak na przestrzał w ręku. Tak, tu mam bliznę, przecież jestem na tej stronie, wyszło. I na kolankach tak ręka ta bolała, tak mi się strasznie chciało pić i były moje przyjaciółki zielone jagódki. I zrywałam te jagódki. Nie brałam to później. A tatusia nie poznała. Był przywiązany rękami i nogami do drzewa, zdartą miał skórę. Ja nie wiedziałam, że to jest ojciec, ja go nie poznałam już. I słyszę skrzypienie kół. Słyszę to samo skrzypienie kół na tym piachu leśnym. Ale już myślę, że będę prosić, żeby mnie nie zabijali. I podchodzi do mnie żołnierz. Zaczęłam strasznie krzyczeć, na ile miałam sił. Podobno bardzo cichutko krzyczałam. A to był Niemiec, niemiecki żołnierz. Podniósł mnie i mówi, mein Gott, te dwa słowa powiedział. No chłopcy, siudaj, mein Gott. Pamiętam od tamtego dnia. Wziął mnie na ręce, dał mi kawę, tak słodką, że jak do dzisiaj pamiętam, czarną żołnierską kawę z Mynaszki. Okazuje się, że ci ludzie, którzy uciekli do tego Mizocza, poprosili o pomoc, żeby pojechać na wioskę, zobaczyć, może ktoś żyje. I to wojsko niemieckie pojechało. I tam się znalazł mój wujek i ciocia. I oni poznali mnie, jak mnie poznali, to poznali później ojca. Ale nikt nie zabierał zwłok. Nie było czasu ani miejsca, nikt. Mnie zabrali, bo żyłam. Ja mówię, dokąd jedziemy? A wujek mówi, że jedziemy na Hurby. Ja mówię, tylko nie tą drogą, co tatuś. No ale nie było innej. I pojechać na tej Hurby. Ci Niemcy mnie tam troszkę zabezpieczyli na tym wozie, jak mogli. No i tam znalazła się siostra. Z najstarszą córką tej Wasylkowskiej, co jej głowę odrąbali. A ona na rękach jeszcze miała dziecko, młodszą swoją siostrzyczkę, jakąś tam roczną czy półtora roczną. I one się uratowały. No i tam co kto mógł. Ciocia ta, która właśnie tam mieszkała z nami, wróciła do domu. I tam gdzieś w ogrodzie mieli zakopaną jakąś skrzynię. Nie wiem, później całe życie, że w tej skrzyni był ślubny garnitur wujka i jakieś tam inne rzeczy, za które parę miesięcy przeżyliśmy później, bo nie było nic, bez majteczek, w koszulkach, na szeleczkach, tak wymienianych koszuleczkach. I tak pojechałam w świat.
i zatrzymaliśmy się dopiero w Krakowie. To był styczeń 44 roku już, czy luty. I do końca życia nie zapomnę. Ciocia z Obrusa, który ktoś jej tam dał, uszyła nam ręcznie dwie sukieneczki. Styczeń, zima, mróz, a my mamy z Obrusa sukieneczki uszyte, pofarbowane czymś tam. I posadzkę w Krakowie do końca życia nie zapomnę. Była czarno-biała taka posadzka na dworcu, a myśmy stały bose. I nie miałam odwagi pojechać do Krakowa. Aż w 78 roku, jadąc do sanatorium do Krynicy, musiałam wysiąść w Krakowie, żeby później jechać dalej autobusem. Patrzę, ta sama posadzka. Tylko patrzyłam, czy tam nie ma odbitych moich stóp. I Niemiec się przechadzał i po niemiecku, wujek odpowiada po niemiecku, dlaczego my jesteśmy nieubrane, na takim mrozie stoimy. No więc wujek mówi, pamiętam, wujek był bardzo wysokim mężczyzną, to ja z jednej strony za jedną nogę, siostra za drugą nogę. I ten Niemiec, zaznaczam Niemiec, bo są wszędzie ludzie. I Niemiec powiedział, że odjedzie transport, bo rodziny transportował już do Rzeszy, to żeby wujek zabrał, pakunek zostawił. I rzeczywiście pociąg odjechał, Niemiec odszedł i wujek wziął ten bagaż. Okazało się, że tam była najlepszego gatunku wełna prasowana. Rozskubywałyśmy tą wełnę, ciocia dostała wrzecioną, czy koło obrotek, przędła już tam zrobiła jakieś kapcie, jakieś pończochy, sprzedawała to w Miechowie na targu za kawałeczek chleba czy czegoś. Tak przeżyłyśmy wojnę tragiczną. A że nie zwariowałam, to chyba dlatego, że miałam 6,5 roku, no chyba tak. Najtrudniejszym dniem dla mnie jest zawsze Wszystkich Świętych. Bo nie mam gdzie postawić świeczki. Wszyscy rozdrapują. Ja wiem, że ogromna tragedia jest Katyń, że ogromna tragedia jest Oświęcim. Ale tam była też bardzo, bardzo ogromna tragedia. Dlaczego o tym nikt nie chce mówić? Один місяць сходить, а другий заходить. І ще фрагмент з повісті Оксана Володимира Одоєвського «Чита Кшиштоф Коштила». Щовечора ходить. Gdy przechodzili przez jakiś skwerek, raptem powiedziała: dzisiaj będzie mi łatwiej powiedzieć ci coś, co powiedzieć ci muszę, a powiedzieć ci muszę, skoro z tobą jestem. To, co miała mu do powiedzenia, wiązało się z Bawarią, z miasteczkiem Uderding w pobliżu Monachium, gdzie mieszkała w dzieciństwie u siostry swojej matki. A to były imieniny męża tej ciotki. I oni się popili, ci waleczni mężczyźni. Więc przypominali sobie nawzajem te swoje wojenne przygody. I tę swoją opowieść ciągnęła bardzo długo. A była to opowieść mogąca zmrozić krew w żyłach dorosłego człowieka. A co dopiero dziecka, 8-letniej dziewczynki. Wreszcie zakończyła tak. Wydałeś mi się człowiekiem, który mnie wysłucha. A on odezwał się wreszcie, kiedy milczenie tak bardzo się wydłużyło, że chyba myślała, że jej zwierzenie pozostawi bez żadnego komentarza. Powiedział: nie wiem, czego jeszcze, prócz wysłuchania, oczekiwałaś. Powiem ci, co o tym myślę krótko. Krótko. Należymy do cywilizacji Nowego Testamentu. Nie myślimy kategoriami. Należy za wszelką cenę pamiętać, żeby się mścić do któregoś tam pokolenia. To, co mi opowiedziałaś, było śmiertelnym grzechem innego pokolenia. Nie musisz brać tego na swoje sumienie. Mogę ci tylko współczuć, że słyszałaś to wtedy. I że tak cię to przygniotło. Chociaż może właśnie wiedza i pamięć potrafią niejednemu zapobiec. Ja sam starałem się o tym, co moją rodzinę spotkało w naszych stronach, nie myśleć przez lata. Wydawało mi się, że będzie mi to przeszkadzało żyć. Ale dziś wiem, że przeszkadza to tylko w życiu ułatwionym. Teraz przeciwnie. Myślę o tym bardzo często. Może więc nie tylko trzeba pamiętać i myśleć o tym, co się wydarzyło, ale i mówić głośno trzeba. Wysłuchali Państwo reportażu Kainowa zbrodnia autorstwa Anny Lisieckiej w realizacji akustycznej Barbary Okoń-Makowskiej. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucjan Olszówka, zapraszam.
dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W uroczystość Wszystkich Świętych wspominaliśmy wczoraj wszystkich zmarłych. Polacy w całym kraju odwiedzali groby swoich bliskich, a także osób zasłużonych, żołnierzy, ludzi kultury i sztuki, naukowców, działaczy społecznych. Na największych i najstarszych nekropoliach prowadzone były kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Pamięć to słowo najczęściej przewijało się w rozmowach z tymi, którzy w tych dniach odwiedzali cmentarze. Pamięć po prostu o najbliższych. Człowiek musi pamiętać. Nie wiadomo, czy o nas później będzie ktoś pamiętał. Pamięć o bliskich, wspomnienia o nich cały czas żywe, cały czas człowiek pamięta te dobre i te złe chwile. Przypominam sobie te osoby, które odeszły, no takie różne zdarzenia z tymi osobami. W sumie to pamiętamy tylko raz do roku, gdzie najwięcej ludzi się spotyka na cmentarzu w tym czasie. Tak w normalne dni, jakby ta pamięć uciekała, można powiedzieć. W Krakowie tłoczno było na cmentarzu rakowickim, na którym znajduje się niemal 80 tysięcy grobów. Osoby, które były w Krakowie znane i sławiły Kraków. Zajmę nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczych. W cmentarnej kaplicy cały czas czytane są wypominki ze zmarłych. Przed cmentarzem kwitnie handel. Nie brakuje kramów ze zniczami, kwiatami, ale też tradycyjnym przysmakiem, miodkiem tureckim. Orzechowy, czekoladowy, waniliowy, różne są smaki. Jak pan przychodzi na cmentarz, to bez miodku pan nie wyjdzie, no bo to jest tradycja. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe na największe cmentarze w Krakowie najlepiej dotrzeć tramwajem lub autobusem albo na piechotę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzono również za granicą. Na cmentarzu Orląt modlono się za polskich obrońców Lwowa. W uroczystości uczestniczyli miejscowi Polacy i polscy dyplomaci. Mszę celebrował rzymskokatolicki biskup lwowski. Obecni byli też Ukraińcy. Wspólnie z Polakami modlili się na kwaterze Orląt, a także na mogiłach ukraińskiej halickiej armii. O szczegółach z Lwowa Paweł Buszko. Przy krzyżach na cmentarzu obrońców Lwowa zapłonęły białe i czerwone znicze. Odprawiono też mszę świętą celebrowaną przez metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Do zebranych zwrócił się konsul generalny Rzeczpospolitej w Lwowie Wiesław Mazur. Tu spoczywa fiat inteligencji polskiej i obrońcy za wolność niepodległą. Ci ludzie tu walczyli za Polskę. W modlitwie uczestniczyli też ci lwowianie, którzy pamiętają czasy, gdy polska nekropolia była zbezczeszczona przez Sowietów. Było gruzowisko, jeszcze my słońcem był tak po cichutku, nieraz tak przechodzi, żeby tak nikt nie wiedział gdzieś wieczorem i tam kwiatki, gruzowisku, to było śmieć. Wspominał Jan Kot z Towarzystwa Kultury Polskiej. W modlitwie uczestniczyli również Ukraińcy ze swoimi flagami narodowymi. Dlatego, żeby Polacy i Ukraińcy nigdy więcej nie strzelali jeden drugiego. Polacy i Ukraińcy wspólnie modlili się również na grobach Ukraińskiej Armii Halickiej, czyli tej formacji zbrojnej, która w 1918 roku walczyła z Orlętami, polskimi obrońcami Lwowa. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Donald Trump nadrabia w sondażach straty do Hillary Clinton. Kandydat Republikanów prowadzi bardzo intensywną kampanię i ostro krytykuje swoją rywalkę. Była sekretarz stanu nadal w defensywie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jeszcze tydzień temu sondaż preferencji wyborczych dziennika Washington Post i telewizji ABC pokazywał 12% przewagę Hillary Clinton. Dziś w tym samym badaniu to Donald Trump jest na prowadzeniu i wyprzedza kandydatkę demokratów o 1%. I choć w większości innych sondaży była sekretarz stanu nadal jest na czele, to jej przewaga wyraźnie topnieje. 10 dni temu wyprzedzała Donalda Trumpa średnio o 7 punktów procentowych, obecnie zaledwie o 2 punkty. Sztab Hillary Clinton znalazł się w defensywie po ujawnieniu przez FBI informacji o odnalezieniu nowych e-maili z serwera byłej sekretarz stanu. Otwiera to możliwość postawienia kandydatce demokratów zarzutów kryminalnych. I nawet jeśli scenariusz taki jest mało prawdopodobny, potencjalne ryzyko chaosu politycznego i prawnego zniechęca część wyborców do popierania Hillary Clinton. Demokraci starają się zmienić temat kampanii na debatę o charakterze Donalda Trumpa, jego stosunku do kobiet czy rzekomych powiązaniach z Rosją. Na razie próby te są jednak mało skuteczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Wracamy znów do kraju. W nocy zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, od północnego zachodu jednak stopniowo zanikające. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od plus 3 do plus 7 stopni. Wiatr jest przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, ale na wybrzeżu i w górach wieje mocniej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej w Polskim Radiu 24 Kwadrans Kultury. Z gośćmi rozmawiała Monika Małkowska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Trudny był dzisiaj dzień, ale postanowiłam, że dziś poszukamy Halloween. A dokładnie chodzi o to zjawisko, stosunkowo nowe w naszej kulturze, czy raczej popkulturze. Ale coraz więcej osób uprawia, czy przystaje do tego nowego obyczaju, szczególnie młodych. Podoba im się to, podoba im się ze względu na malowniczość tego wydarzenia, a przede wszystkim podoba się, podejrzewam, handlowcom. I proszę Państwa, dzisiaj moi goście, którzy są w studio, to są absolutni bohaterowie, bo leje, w Warszawie leje, a są nimi pani Aleksandra Buszta-Bąk, muzyk, muzykolog, obierzy świat, wszystko w męskiej osobie, prawda? Jakoś tak wyszło, ale tak wygodnie jest. Jednocześnie kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie i osoba odpowiedzialna za program muzyczny w tymże. Oraz pan Jan Suliga, antropolog kultury. Nie wiem, czy mam dodać, że jeszcze wróżbita. Może wróżka, żeby było coś takiego. A dobrze, żeby było coś żeńskiego. Albo wróżek może być, to tak pomiędzy. To wróżek. Ale na tym obecność w studio dzisiaj się nie kończy, ponieważ jeszcze będą obecni ludzie wirtualnie. Poprosiłam moich znajomych z Facebooka, są niezawodni, jak się okazuje, żeby napisali mi swoje spostrzeżenia, niekoniecznie z Polski, ale także z zagranicy, jak to tam się wydarzy, jak to tam wygląda, i otrzymałam bardzo wiele ciekawych odpowiedzi. No ale zacznijmy od tego, co się tutaj wydarzyło w Polsce. Mniej więcej w latach 90. wydaje mi się, ten obyczaj halloweenowania przyszedł do Polski. A skąd on przyszedł do nas? No oczywiście za wielkiej wody. Czy polubiliśmy? Myślę, że coraz więcej osób lubi to święto. Jan Suliga, mam nadzieję, powie, jakie były prawdziwe korzenie, proweniencja tego święta, obyczaju, no właśnie, rytuału. Czy to jest święto w ogóle? Bo to jest jakby pierwsza sprawa, ale możemy to nazwać czymś w rodzaju obyczaju. Choć oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to rzeczywiście święto, jak wykazały statystyki, drugie po Bożym Narodzeniu. Jeśli chodzi o popularność i Dniem Niepodległości, no, który jest oczywiście dniem bardzo specyficznym, obchodzonym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Natomiast skąd się wziął Halloween? No, wzięło się z bardzo głębokiej przeszłości, mianowicie a w tym okresie, to znaczy pomiędzy 31 października a 2 listopada, Celtowie, którzy zamieszkiwali swego czasu prawie całą zachodnią Europę, oczywiście łącznie z Wyspami Brytyjskimi i Irlandią, a obchodzili jedno z takich wielkich swoich, czterech takich swoich świąt. To święto nazywało się Samhain i było to święto związane z przesileniem. A jakby Celtowie dzielili rok na czas jasny i na czas ciemny. I tutaj się zaczynał czas ciemny, czyli okres wchodzenia w jesień, zimę, przy czym to raczej było koniec lata i początek jesieni i zimy. No i jak to zawsze jest w tych momentach takich newralgicznych, wierzono, że świat żywych i świat zmarłych ze sobą zaczynają jakby korespondować, przenikać się wzajemnie. Wierzono, że wtedy dusze zmarłych dzieci oraz ludzi, którzy zmarli w tym roku akurat, wcześniej, w ciągu tego roku wcześniej, szukają żywych, a się w nich wcieli, żeby wykorzystać tych żywych do różnych swoich celów, niekoniecznie oczywiście złowrogich, czyli jakby przedłużyć swoje życie. W związku z powyższym palono ognie, żeby je te duchy trochę odstraszyć i skierować w inną stronę, czyli w stronę światła, ale i też ubierano się w takie, można powiedzieć, łachy, takie najgorsze ubrania, wystawiano takie najgorsze rzeczy na zewnątrz, żeby to wszystko wyglądało ohydnie, ubogo, żeby oni tam się nie za bardzo czepiali ich.
No bo jak wiadomo, jak ktoś jest bogaty, no to przyciąga do siebie nie tylko ducha, ale jeszcze złodziei. No ale zostawmy złodziei sobie w spokoju. No i w każdym razie to święto w ten sposób mniej więcej wyglądało. Oczywiście w zależności od plemienia i grupy tam tych Celtów, ono troszeczkę inaczej przebiegało, ale sens był właśnie taki. I to święto przetrwało właściwie przede wszystkim na terenie Irlandii, dlatego że Irlandia była jakby najdłużej utrzymywała pewne swoje tradycje przedchrześcijańskie, aczkolwiek chrześcijaństwo przyjęło no, znacznie wcześniej niż Polska, jak wiemy. I to jest taki swoistego rodzaju paradoks, bo Irlandia, która jest krajem bardzo katolickim, przecież nawet w wielu obszarach można powiedzieć znacznie bardziej niż polskim, ale tam nikt nie pluje, że tak powiem, i egzorcyzmuje żadnych dyń, które się wtedy wydrąża i stawia przed domami. Jest to obyczaj bardzo popularny, coś w rodzaju takiego właściwie takiego święta, i ona się przekształciło troszeczkę w tego pewnego rodzaju taką zabawę, tego ma taki charakter ludyczny, kiedy to ludzie przebierają się za różnego rodzaju stwory z tamtego świata, zazwyczaj niezbyt przyjemne. No, po co oni to robią? No, to jest przede wszystkim zabawa, ale ma to gdzieś swoje głębokie podłoże, można powiedzieć, psychologiczne w znaczeniu odstraszyć to, co jest ciemne i złe, a jednocześnie w pewnym sensie zaśmiać, tylko w takim pozytywnym znaczeniu, bo jak się patrzy na różne obyczaje świąt zmarłych w różnych kulturach, to niekoniecznie są one tylko wyłącznie nostalgiczne i tak poważne, jak na przykład w wypadku Polski. A, no bo odwołam się tu chociażby do słynnego święta zmarłych w Meksyku, gdzie jest to w gruncie rzeczy jest to zabawa i powiedziałbym takie coś w rodzaju takiej trochę ikców ze śmiercią, coś w tym stylu. Z tym, że trzeba pamiętać, że też ci ludzie inaczej patrzyli na śmierć niż my współcześnie. A to razem z imigracją irlandzką, która w XIX wieku szeroką falą zalała Stany Zjednoczone, zwłaszcza północną jej część, to święto Halloween dotarło do Stanów Zjednoczonych, czyli uległo pewnego rodzaju przekształceniu, właściwie komercjalizacji. Z tym, że ja tutaj trochę bym polemizował, bo zazwyczaj się krytycy... Ale jeszcze do polemiki nie doszliśmy. Aha, okay. Na razie do polemiki nie doszliśmy. Na razie mamy opis i proweniencję. Nie, ale tak odwołanie się do tego, że to jest komercjalizacja. No, święta w ogóle się komercjalizuje jakiekolwiek. Ale to nie o to chodzi w tej chwili. I została zaadoptowana przez właściwie większość wypadków Amerykanów, czyli i to niezależnie od tego, czy są katolikami, czy są protestantami, czy tam jakiegoś innego wyznania chrześcijańskiego, czy też nie chrześcijańskiego, oczywiście w różnym stopniu, ale głównie wśród emigrantów irlandzkich, którzy wtopili się w świat Ameryki. I stamtąd, jak słusznie pani powiedziała, w latach 90. dotarło to, że tak powiem, ten obyczaj do Polski. Tak samo zresztą jak inne święto, no, w pewnym sensie przyjemniejsze, bo walentynki, tak? Tu się chciałam wciąć nie własnym tekstem, ale właśnie przesyłką facebookową, czyli opowieścią Polki mieszkającej w tej chwili w Los Angeles, a kiedyś mieszkała w Londynie. I ona napisała mi tak, tutaj to jest huczny festiwal. Ludzie dużo wcześniej dekorują swoje domy i ogrody w pajęczyny, pająki, duchy, dynie, etc. W pełnym słońcu Kalifornii takie instalacje wyglądają zabawnie i absolutnie nikogo nie przerażają. Palą się świece w dyniach i światełkach w Boże Narodzenie. Sama noc Halloween jest fascynująca. To ogromna zabawa dla wszystkich ludzi, dzieci, dorosłych, rodzin. Przeżyłam szok, gdy pierwszy raz znajomi Amerykanie zaprosili nas na wycieczkę z dziećmi po ulicach w sąsiedztwie. Wygląda to naprawdę spektakularnie. W Santa Monica, gdzie mieszkam, jest na przykład dom, który należy do znanego reżysera efektów specjalnych. Instalacje, które stoją przed tym domem, to teatralna scenografia z dyniami, hukami, widmami, projekcjami. Przybywają tam tłumy ludzi z całego miasta, żeby obejrzeć, bo co roku jest coś nowego. No, brzmi to radośnie, prawda? Tak, bo to jest w sumie, jest to święto radosne. To znaczy, nie jest to... Jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie święto wygłupów, ale wygłupów, w którym biorą zarówno dorośli, jak i dzieci, bo dorośli również się przebierają. Dzieci to bardzo lubią, a można by powiedzieć, ten słynny właśnie ich okrzyk, tak, psikus albo tak, cukierek, tak, no to odwiedzają dom po domu i właśnie, jeżeli nie dostaną tych cukierków, to mogą zrobić jakiś psikus. Te psikusy nie są oczywiście żadne poważne. Natomiast jest to taki moment, w którym
Można by powiedzieć, że święto, w którym ludzie się spotykają, a jednocześnie stają się przez chwilę inni. To ja bym tutaj nawiązał do czegoś innego. Mianowicie my tak mówimy Halloween, tam Celtowie, Irlandczycy i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież w Polsce przedchrześcijańskiej również takie, było takie święto. Ono przypadało dokładnie w tym samym czasie. I nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o dziadach, bo to jest jakby osobny temat. Mianowicie archeolodzy odkryli szereg masek, które najprawdopodobniej były wtedy używane. I te maski, no nie były, że tak powiem, pokojowe, można powiedzieć, były one swoistego rodzaju demoniczne, tak? A to wcielanie się w tą, te takie różne dziwne stwory, to my mamy takie pewne odium chrześcijańskie, nam się wydaje, że to ciemne, to jest straszne i w ogóle piekielne i w ogóle nigdy nie będzie zbawione. W pogaństwie nie było pojęcia przez kim zbawienia, po drugie ciemna strona mocy wcale nie była taka straszna, ona tak podobnie jak jasna była ambiwalentna. I w zależności od tego, jak się wobec tej ciemnej strony zachowało, tak coś się otrzymało. Szanowny panie Janie, teraz chciałabym zapytać Aleksandrę Busztę, jak z jej punktu widzenia kobieta bywała w świecie i to w bardzo egzotycznych kulturach, czy coś takiego się zdarza, coś podobnego do Halloween, to raz, a dwa, jaka jest percepcja tutaj Polaków, jak to wygląda, czy w ogóle można to porównywać? Ja powiem szczerze, że aż tak lekkiego stosunku do tego wydarzenia, bo ja nie nazwę Halloweenu świętem, jak mój przedmówca szanowny, bym nie miała. To święto Samhain, jak je wymawiają zresztą współcześnie Irlandczycy, przetransferowane wraz z nimi rzeczywiście w XIX wieku na grunt amerykański, a potem rozprzestrzeniające się tak naprawdę po całym świecie, na cały świat, włącznie z Polską, jest moim zdaniem, choć antropologiem kultury nie jestem, jest nam w gruncie rzeczy całkowicie obce. Pan wspomniał tu między innymi o walentynkach. Tu ja, przepraszam, pokręcił głową. Ale ze zrozumieniem, a przynajmniej zakładam z życzliwością. Na drugim biegunie dokładnie mamy te same skojarzenia, pomimo różnych profesji. Ja też mam skojarzenie z walentynkami. To jest drugie zaimplantowane w Polsce święto o zupełnie innym zabarwieniu. Przynajmniej ja je tak odbieram. Ale też uważam w naszej kulturze po prostu obce, nie występujące wcześniej w naszych tradycjach, zwyczajach. A co w tym złego? Ale ja nie rozmawiam teraz w kategoriach złego bądź dobrego. Ja mówię w kategoriach czegoś, co jest nowe, co się zadomowiło w naszej świadomości. Myślę, że jeszcze nie do końca w naszej kulturze, ale na pewno w naszej świadomości i stało się taką, sama się uśmiecham do siebie, nową świecką tradycją. No tak, nowa świecka tradycja, ale ta nowa świecka tradycja jest malownicza. Czy zabraniać chyba głównie dzieciakom zabawy? Ktoś mi napisał też na Facebooku, że szczególnie się to podoba młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że jest w tym coś trochę niegrzecznego, że to jest trochę straszne, trochę nieakceptowane, no właśnie przez dlatego dorosłych. Dlatego to jest w pewnym sensie święto, dlatego że święto między innymi tak charakteryzuje się tym, że jak gdyby zachowujemy się inaczej, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się różnego rodzaju maski. Mamy karnawał, chociaż no słynny wenecki, ale oczywiście nie tylko. A jak słusznie Maria Jana opisała, w tym momencie jesteśmy inni, stajemy się inni. Jest to moment, w którym możemy być, że tak powiem, nie tacy jak zazwyczaj. Czyli przychodzimy z takiego świata, powiedziałbym, zwykłego, może niekoniecznie do świata sakrum, ale w każdym razie do świata innego, dziwnego, tutaj w tym wypadku coś w rodzaju zaświatów, a jednocześnie wyobraźni ludzkiej, bo przecież tam nie przebierają się tylko właśnie z jakiejś diabły czy demony, chociaż w kulturze ludowej tego Polski mamy tego typu przebierańców, tylko w innym okresie czasu. Tak, to znaczy w okresie Bożego Narodzenia, ale i również w okresie Świąt Wielkiej Nocy, a jeśli chodzi o południowy Słowian, no to już tamte maski występują, one są przepiękne i niezwykłe. Więc ja bym to traktował jako swoistego rodzaju festiwal maski, tylko oczywiście współcześniony jak najbardziej, na zasadzie pewnej świeckości, o której słusznie pani wspomniała.
A ja właśnie zastanawiam się, dlaczego my tak ochoczo i skwapliwie przyjmujemy wszystko to, co do nas dochodzi z zagranicy, dowolnej granicy i mentalnościowej, i geograficznej, a nie umiemy rozwinąć tego, co mamy u siebie. Dokładnie tego, o czym pan wspomniał. Chodzenie z gwiazdorem, czy też na Wielkanoc. Ja pamiętam jeszcze piosenki, które się śpiewało w przedszkolu, jak to wieziemy kogucika. I dla kogucika zbieramy jajka do koszyka. No, ale to może i sery, moment. Nie, to jest dokładnie to samo, co teraz robią dzieci, które do mnie domofonem wczoraj dzwoniąc zażądały cukierków. No, do mnie też przyszły dwukrotnie wczoraj, ale nie miałem niestety cukierków, więc powiedziałem, że też je będę straszyć, tak jak one mnie straszą, i zanim żeśmy się straszyli. To jest dobra uwaga i dobre pytanie, dlaczego tak jest. No, nie do końca bym powiedział, ponieważ w społeczeństwie polskim istnieją grupy, chociażby te tak zwane rodzimowiercze, które próbują coś tam odtworzyć, nawet im się to czasami nieźle udaje. Natomiast faktem jest, że to, co nazywamy kulturą ludową, a więc i tradycją ludową, upada. I jakby nie znalazłbym, znaczy w okresie zgrzebnego socjalizmu próbowano to chronić, chociażby słynna Cepelia. Nie będę się teraz jako etnograf dalej wypowiadał na ten temat, co ja o tym myślę, no ale na pewno jakąś tam pozytywną rolę również w tym odegrała. To jest tak, że w momencie, w którym granice się otwierają, my musimy się nastawić i pogodzić się z tym, że przychodzą do nas rzeczy, które są w pewnym sensie kulturowo obce. Bo one to jest kulturowo obce. I teraz jest kwestia, czy my je odrzucimy, czy też potrafimy zaadaptować na swój własny sposób. Ja nie chcę być źle zrozumiana przez nikogo. Nie chodzi mi o to, żebyśmy zamykali się w swoich czterech ścianach i nie poznawali świata, nie poznawali zwyczajów innych ludzi, nie poznawali elementów kultur innych narodów, kontynentów. Nie. Chodzi mi bardziej o to, żebyśmy się nie zachowywali bezrefleksyjnie. No właśnie. Czy do Halloween potrzebna jest refleksja? Moim zdaniem tak, i to ogromna. I właśnie w przypadku Halloween, bo tu walentynki zostawiam, to jest taki deser. Walentynki zakochane. Zostawmy właśnie walentynki na razie. Natomiast co do Halloween, zdecydowanie uważam, że na fali zachłystywania się wszystkim, a przynajmniej mnóstwem rzeczy, które są obce, po prostu obce nam, i ja nie wnikam teraz, czy to dobrze, czy źle, i jak bardzo obce, na ile obce. Po prostu bierzemy wszystko, co się na naszym gruncie pojawia. I proszę teraz co wrażliwszych o zasłonięcie uszu. Na zasadzie odruchu stadnego nie potrafimy samodzielnie, czy nie chcemy, nie wiem, samodzielnie przeanalizować zjawiska i zastanowić się, czy mnie ono odpowiada, czy nie. Czy chce brać w nim udział, czy nie chce. Czy wolę coś innego w to miejsce. Tutaj powiem od razu, jest grupa ludzi o zawodach różnych, którym święto Halloween przynosi bardzo duże zyski. Na różnych szczeblach komercji to się sprawdza, bo przecież jest to produkcja gadżetów. Nie chodzi mi o hodowców dyń, bo ci pewnie też mają swój udział. Dobrze, wspieramy rolnictwo. Wspieramy rolnictwo, natomiast nie wiem, czy wspieramy produkcję kiczowatych okropnie strojów. I mam, proszę Państwa, troszeczkę danych, bo to jest ciekawe. Otóż przeciętny Amerykanin wyda na Halloween $77.52, to takie szczegółowe dane, ale totalna suma, jaką Amerykanie wyrzucą na ten wczorajszy dzień, wyrzucili już zapewne, to jest $7 miliardów. To jest chyba niezły urobek. I co mnie również bardzo się spodobało, otóż kostiumy dla psów i kotów, już nie dla ludzi, przechodzi to na petsy, czyli te domowe zwierzątka, to jest suma w wysokości $330 milionów. No więc chyba handlowcy się cieszą, zacierają ręce. Chyba na pewno. Kto z Państwa zabierze głos w kwestii handlowej?
To znaczy, widzę, że razem zabieramy głos. Może w dwugłosie, jeden głos, może jednak pojedynczo, dama najpierw. Dziękuję ogromnie. Ja jestem zdecydowanie przekonana, że tutaj już odchodzimy w ogóle od jakiejkolwiek ideologii. Pozytywnej, negatywnej, białej, czarnej, magii, nie magii. Odchodzimy od wszystkiego. Przechodzimy w sferę wyłącznej komercji. I tą komercję.